Witajcie, kochani widzowie. Dzisiaj zapraszam Was do mojej kuchni. Zrobimy sobie razem sałatkę z pora. Mamy tak: pora pokrojonego i sparzonego gorącą wodą, szynkę konserwową, majonez, ogórki kiszone, papryka pokrojona w drobną kostkę, jajko i marchewka ugotowana i pokrojona w drobną kostkę. Wszystko razem będziemy mieszać teraz. Wkładamy paprykę. Dajemy ogórek. Jajka. Szynkę konserwową. I marchewkę. Wszystkie składniki na sałatkę mamy już w półmisku. Dałam 3 łyżki majonezu i teraz to trzeba będzie razem wymieszać. Sałatka jest wymieszana. Teraz wstawię ją do lodówki, żeby się przegryzł. Sałatka jest gotowa do jedzenia. Doprawiłam ją solą i pieprzem. Smacznego. Jest już wieczór. Właśnie sobie trochę odpoczywam i wzięłam sobie książkę do poczytania, ale teraz pokażę Wam mojego mopka, jak śpi. Jest taki śpioch, już nie chcę w ogóle ruszać. To już taki staruszek. Teraz Wam pokażę książkę, z której przeczytałam Wam, wiesz, przepraszam, coś mnie gardło łapie. To jest właśnie ta książka. Teraz pokażę Wam wiersz, który chcę przeczytać. Na progu nowego świata, kto jest obowiązkowy w pracy i punktualny w dokonywaniu płatności, kto szanuje prawo i nie rozbija nikomu głowy, uchodzi na tym świecie za przyzwoitego, porządnego obywatela. Kto ma dobre referencje i jeszcze lepsze znajomości, może objąć wysokie i najwyższe urzędy. W naszym społeczeństwie szczegółowo dopytujemy się o pochodzenie, karierę zawodową, konto bankowe. Nikt nie pyta o serce. Zachwycamy się nauką i techniką. Oczekujemy wszystkiego od instytucji i pieniędzy. I zapominamy o najważniejszym, o sercu. Świata nie uratuje technika, nauka, instytucje i pieniądze. Świat może uratować wyłącznie miłość i serce. Także serce nasze, jesteśmy współodpowiedzialni za to, że w naszym świecie brakuje miłości. Nie możemy mówić, świat to inni. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Wielu ludzi popełnia wielki błąd, uważając, że są poza światem, który według nich jest taki zły. Nic przecież na to nie poradzą. To nie ich wina. Tylko jeśli będziemy się wzajemnie kochać, posuniemy się naprzód. W ten sposób stajemy na progu nowego świata, radosnego i szczęśliwego dla wszystkich. Jakżeż by było fajnie, gdyby ludzie sobie pomagali, gdyby nie pałali taką nienawiścią, jak pałają teraz jeden do drugiego. Nie było podziałów. Przecież u nas na ulicy nie można spotkać człowieka, który jeden do drugiego by się uśmiechał. Ludzie, jeżeli się ktoś uśmiechnie do kogoś na ulicy, to ktoś pomyśli, Boże, on coś tam nie chce, albo wariat. Ale za granicą to jest normalne, że ludzie się uśmiechają do siebie, obcy się odzywają do siebie. Nie ma takiej nienawiści jak u nas. Zawistni są ludzie. Jeden drugiego by utopił w tak przysłowiowej łyżce wody. Chciałam pokazać moje zakupy w Rossmanie. Zrobiłam. Otóż tak, kupiłam sobie podkład
Ja jest, gdzieś mi znika, nie mogę go złapać. O, tu jest, dobra. To jest podkład wygładzająco-matujący do cery już dojrzałej. Już go miałam też, to jest bardzo dobry, bardzo fajnie pokrywa naczynka. Kupiłam też tonik, może tak wam pokażę, z Isany. Zawiera wyciąg z ogórka i z aloesu. Też odżywia twarz dobrze i przygotowuje do następnych tych działań pielęgnacyjnych. Mleczko z Isany też do zmywania makijażu i też zawiera wyciąg właśnie z aloesu i z ogórka. Teraz tak, maseczka 50+, bo to już niestety ten wiek. Aktywna, liftingująca. Wyrównuje zmarszczki mimiczne. Maseczka do dekoltu. Bo też już ta nasza skóra na dekolcie jest troszeczkę pomarszczona i trzeba jej, ją wspomóc trochę. I od środka, od zewnątrz. Maseczka to jest taki kompres na dłonie. I też fajnie regeneruje skórę na dłoniach. I teraz chcę wam, tak idąc tokiem tych myśli, bo pokazywałam wam wcześniej książkę i też lubię czytać książki Agnieszki Maciąg. Są bardzo takie inspirujące. To jest tak, jedna to jest twoja wewnętrzna moc, a druga to jest pełnia życia. W ogóle mam jeszcze smaki życia pani Agnieszki, miłość i dobrostan. Bardzo pouczające książki, pomagają nam zrozumieć siebie. Pomagają nam w realizacji może siebie tak samo, żeby się nie wstydzić. I taki, może zacytuję wam jedno, cytat taki właśnie z książki pani Agnieszki. Nie ma rzeczy niemożliwych, tylko nasz ograniczony umysł wyznaje pewne zjawiska za niepojęte i nierealne. Napisał to Mark Levy. I tak nawiązując do tego cytatu, myślę, że możemy sobie jakoś to wszystko poukładać, zrobić wiele, dokonać wielu rzeczy, tylko nie trzeba się zamykać w skorupie. Ja właśnie się zamknęłam w takiej skorupie, bałam się poza nią wyjść. I książki właśnie pani Agnieszki Maciąg pomogły mi wyjść z tej skorupy. Że przecież osoby w moim wieku też czegoś mogą dokonać, coś mogą zrobić. Więc pomyślałam, że mogę spróbować nagrywać na YouTubie. Najpierw zaczęłam od nagrywania przepisów na ciasta i potrawy. Później chcę pokazać wam trochę moje życie. Na razie jeszcze nie jestem gotowa, żeby się pokazać na ekranie, bo jakoś tak, nie wiem, mam jakieś obawy. Boję się, jak wy w ogóle przyjmiecie jak moją osobę, to znaczy może nie w ten sposób, jak przyjmiecie. Boję się trochę krytyki, boję się, że hejtu takiego dużego, no ale kurczę, muszę spróbować. Jeżeli mi wyjdzie, to wyjdzie, jeżeli mi nie wyjdzie, no to trudno, to zaprzestanę i chyba może będę robić dalej same przepisy. Na razie chciałam zrobić takiego vloga. Lubię też wyklejać obrazy. Teraz mam takiego pawia, wyklejam. Mam jeszcze trzy bodajże, tak, trzy obrazy już wyklejone i kiedyś wam pokażę. Poza tym, no co, jak wiecie, już mówiłam o tych książkach. Lubię bardzo czytać książki, nie tylko tej pani Agnieszki Maciąg, ale ją uwielbiam. Również inne. Co jeszcze? Lubię podróżować. No i chyba to by było na tyle. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia, do następnego vloga. Może się już odważę właśnie pokazać na ekranie.